dla Niemiec. Proszę Państwa, głupoty, głupoty, od rana gadają głupoty, głupoty, głupoty. Jak w kręcą. Był dla... Róbmy to inaczej. Strasznie może tutaj, nie musi być Państwa, tak bogato, może MKO nie musi kręcą. Tak dużo zarabiać. Powinni sobie uświadomić, nie muszą tak dużo zarabiać, że tu nie jest Anglo-Ameryka Białystok, że tu jest kraj przelotowy żydowski od, nie wiem, i dlatego oni będą gadać, czy tak i kręcić. Bo to, wiadomo, to jest inny świat. Przede wszystkim i wedle innych Warszawa już siadła. Pytanie, czy bo Warszawa nie jest europejską stolicą kultury, tak jak właśnie widzowie Wrocław łakną, jest europejską stolicą kultury. Od rana bardzo dużo dobrych, ciepłych rzeczy mówiono na temat Wrocławia jako europejskiej stolicy kultury, że Wrocław jest zalewany falą sztuki. Falą sztuki. Proszę Państwa, no mało kto tu w Warszawie wiedział, słyszał o Anglo-Ameryce Białystok, bo tam cerkiew prawosławna, tam jest zupełnie co innego. Natomiast tam właśnie w Ameryce Białystok w cerkwi świętego Mikołaja taki znajomy opowiadał, kolega, że do właśnie we Wrocławiu w cerkwi śpiewają jest nawet po polsku, co jest nieprawdopodobne, co jest niemożliwe, co jest na granicy jakiegoś może, czegoś nienaturalnego, jakiegoś oszustwa. No bo cerkiew prawosławna czysta, nie grekokatolicka, cerkiew prawosławna czysta, czego tu w Warszawie nie wiedzą. To jest język starocerkiewno-słowiański. No to więc mówił, że we Wrocławiu w cerkwi to nawet po polsku śpiewają. Ja mówię, no jak mają różnych ludzi, też do chóru przychodzą 2/3 obcych, czyli katolików, może obcych, czyli katolików, no to może i po polsku śpiewają. Wcale się nie dziwię. Ale widzicie Państwo, dzisiaj chcemy mówić o tym, żeby że jest najwyższy czas, aby Polacy nie byli kopciuchami, żeby umieli odróżnić.